witajcie po krótkiej nieobecności. No, krótkie to jest słowo na wyrost. Po takim czasie trudno jest zebrać się do nagrywania, ale spróbujmy coś stworzyć z kajakami wspólnego. To, że nie było filmów, to nie znaczy, że nie było kajaków. Po prostu to jest takie zwykłe, małe, krótkie spływy, które niekoniecznie trzeba było uwieczniać, nagrywać. Natomiast teraz jest okazja, żeby nagrać coś ciekawego. Jak już pewnie zobaczyliście w tytule, chodzi o ultramaraton kajakowy na rzece Bielica. Tak pokrótce, o to w tym wszystkim chodzi. Ultramaraton to ultramaraton, czyli coś więcej niż maraton. Ultramaraton na rzece Bielica ma 116 km rzeką Bielica od Tomaszowa Mazowieckiego do Warki. Jestem trochę, że tak powiem, przestraszony, bo nigdy jeszcze takiego dystansu nie przepłynąłem. Tym bardziej, że jest po zimie i pływania nie było dużo. Dlatego dzisiejszy dzień jest dniem małego treningu rozruszania się przed takim wydarzeniem. Chociaż i tak to jest trochę za mało. Słuchajcie, dzisiaj jest dzień, w którym wyjeżdżam na ultramaraton i mam małą niespodziankę. Sam w sumie dla mnie to też mała niespodzianka. Muszę was wziąć ze sobą, musimy być z samochodu i chcę wam coś pokazać. Ja pływam czerwonym kajakiem, który zawsze wygrywa, a patrzcie na to. Biały kajak. Niesamowite, co? Nigdy nim nie pływałem i od razu na maraton. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Popatrzcie, jaki fajny. Jestem spakowany, kajak spakowany, a więc ruszamy. Dobra, jestem po rejestracji. Dostałem numer startowy 24. Teraz chwila czasu do 21 na odprawę i tam się dowiem więcej. Jeszcze w międzyczasie będzie weryfikacja, czy kajak spełnia wymogi. Spokojnie się powinien zmieścić. Dojeżdżają inne samochody z innymi kajakami. Teraz także mam czas na zjedzenie czegoś, ewentualnie małą lekturę. Jakbyście nie czytali, to polecam. Reklama, ale myślę, że dobrego czasopisma. Czasopismo Wiosło. Czekamy na odprawę. Na piątym ultramaratonie imienia Aleksandra Doby, Bielica, rzeka, która łączy. Ranek, dzień maratonu, przygotowania, GPS odebrany, kajak spakowany, niezbędne minimum, praktycznie sama woda, jakieś batony, no i stres przed tym, czy damy radę, ale trzeba być dobrej myśli i dam radę. To, co za mną widzicie, to jest przystań, miejsce, z którego startujemy i trochę teraz ograniczę nagrywanie, ale no mam nadzieję, że później wam zrelacjonuję, co i jak to wyglądało. Pozdrowienia z trasy. Zostało mi do celu jakieś 15 km i mam spory naddatek czasu, dlatego pozwoliłem sobie wyjąć aparat, telefon, żeby coś nagrać.
Płynie się spokojnie, aczkolwiek jest dużo takich łach piachu, które trzeba mijać slalomem od jednego brzegu do drugiego. Więc tych kilometrów jest dużo, dużo więcej niż kilometrów rzeki. Kondycja ogólnie w porządku. Gdzieś tam w końcu stawki płynę, ale płynę. To jest najważniejsze i myślę, że dopłynę. Dobra, biorę się do wiosłowania. Patrz, jaka piękna tęcza. Już prawie jestem na końcu i taka piękna tęcza. Jeszcze tylko trochę. Słuchajcie, został ostatni kilometr. 116 jest meta, czyli 115 kilometr udało mi się. Jestem szczęśliwy, że się udało, że dopłynąłem. Teraz tylko na metę i odpoczynek. A później Wam jeszcze parę słów komentarza. A przede mną meta. Udało się. Udało się. Meta. Pozdrawiam. Po zakończeniu spływu zupka, od której można ubrać sobie ręce, i drugie danie. Nie wiem, tego nie widać, ale są całe odmoczone i białe. Cześć, już jest po maratonie. Postanowiłem nagrać krótkie podsumowanie, żeby mieć informację na przyszłość, co i jak to wyglądało tak od strony konkretniej. W paru punktach. Przygotowanie. Ile czasu się przygotowałem? Parę razy udało mi się wziąć kajak, popływać tak jak tutaj po zalewie w Cedzynie koło Kielc. Parę razy popływałem po Nidzie, więc teoretycznie niezbyt długie przygotowania. Sam przebieg imprezy. No to dzień wcześniej przed imprezą jest rejestracja, później wieczorem jest odprawa, następnie jest czas na odpoczynek i z samego rana o 5.30 wydawanie GPS-ów i o 6.00 start. Sam maraton, no to startujemy i płyniemy 116 km. W tym są trzy punkty kontrolne. Pierwszy po 50 km, drugi gdzieś tak po 30 i trzeci, no, czyli meta, to jest kolejne 30 km. Punkty kontrolne. GPS musi być który się wcześniej pobrało, musi być przymocowany gdzieś albo na szyi, albo w takim miejscu, żeby działał. Ja przygotowałem, zamontowałem do kajaka i to się sprawdziło. Z GPS-em jest fajna sprawa, bo sygnał był wysyłany na bieżąco do internetu i można było śledzić trasę. Dzięki temu moja rodzina mogła obserwować i mi donosić, gdzie jestem, ile zostało, więc fajna rzecz. Na punktach kontrolnych można było zaopatrzyć się w wodę, więc nie było sensu targać całego kajaka butelek z wodą. Tak samo jakaś bułka słodka, banan na tych punktach były. Na drugim punkcie nic nie wziąłem, jakoś tak to się rozmyło. Na pierwszym punkcie drożdżówka i banan i to był strzał w dziesiątkę. Samo zakończenie, no to jest po 116 km. Na mecie trzeba się przybliżyć do takiej do tablicy z napisem meta. Tam GPS sczytywał mój czas i tam się odnotowywało koniec. W trakcie płynięcia na punktach kontrolnych trzeba było krzyknąć swój numer startowy, który się dostało przed startem. No i jeszcze przed startem się naklejało na kajak naklejkę maratonu. Kończąc, jaki sprzęt miałem, no to przygotowywałem się zupełnie na czymś innym, bo przygotowałem się na moim czerwonym kajaku z polietylenu. Natomiast no, los tak chciał, Pan Bóg tak pobłogosławił, że dostałem biały kajak, dużo lżejszy kajak morski, więc płynęło się super. Obawiałem się bólu pleców, bólu kolan, tutaj nie było nic takiego, chyba właśnie ze względu na kajak, że jest dosyć duży. Wiosło.
No to większość uczestników korzystało z wioseł profesjonalnych, z poliwęglanu, które są super ekstra lekkie. Ja miałem zwykłe aluminiowe, standardowe wiosło, pewnie jakby było lżejsze, by płynęło się dużo wygodniej, trochę mniejsze zmęczenie by było. Kamizelka to samo, ja miałem zwykłą, jakąś podstawową kamizelkę, ważne, żeby nie była zbyt ciasna, bo próbowałem jakąś ciaśniejszą wcześniej, ale mnie bardzo obcierała. Jeżeli chodzi o ubranie, no to tutaj jest dobrze mieć długi rękaw i to w jednej części bluzki z rękawkami. Ja miałem koszulkę z krótkim rękawem i na to takie rękawki maratońskie zakładane, które mnie trochę poobcierały, bo jak było mokro, zmęczenie, pot, to się przydała taka gumka. Wnioski są krótkie. Maraton bardzo fajny, męczący, ale jeżeli się go przepłynie, dający mnóstwo satysfakcji, jeżeli ktoś chce spróbować swoich sił, spróbować takiej przygody, polecam.